Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Muzyka – Moja Miłość. Dziś moim gościem jest człowiek wspaniały, który wiele lat swojego życia poświęcił muzyce i właśnie tej miłości, pasji do muzyki. Pracował przez wiele lat w Polskim Radiu i nadal pracuje. Jest od kilku lat prezesem rozgłośni regionalnej Polskiego Radia Radio dla Ciebie. Witam serdecznie pana Tadeusza Deszkiewicza. Dzień dobry. Już na samym początku mnie pan speszył tym wstępem, ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Chciałbym porozmawiać na początku trochę o przeszłości, a później porozmawiamy o tym, co dzieje się w Radiu dla Ciebie, bo naprawdę jestem pełen podziwu dla tego, co pan robi z tym radiem. Ma grono naprawdę, można powiedzieć, językiem młodzieżowym fanów, coraz większe. Ja też do tego grona się zaliczam. Ale wracając do przeszłości, skąd taka pasja, taka miłość do muzyki u pana? Miłość do muzyki to rodzinne skłonności. Ja jestem siostrzeńcem wybitnego dyrygenta Stanisława Wisłockiego. W domu moim rozbrzmiewała zawsze muzyka. Również rozbrzmiewały tradycje muzyczne, bo u moich dziadków Wisłockich przed wojną, to był Rzeszów, Przemyśl, rozbrzmiewała muzyka, bo cała rodzina spotykała się na takich rodzinnych muzykowaniach, kwartety, kwintety, tria w różnych konfiguracjach, bo wszyscy na czymś grali. To jest to, czego ja bardzo zazdroszczę. W tej chwili już nie ma tej mody, a kiedyś wszyscy na czymś potrafili grać i tak zagospodarowywali swój czas i spotkania rodzinne. To bardzo piękne tradycje. No i ja w tym duchu wyrastałem. Potem wuj, który sam nie miał dzieci, wuj Stanisław Wisłocki. Ja byłem takim najbliższym siostrzeńcem, w związku z czym spotykaliśmy się. Ja dzięki niemu poznałem wielu znakomitych, już dawno nieżyjących muzyków. Richtera, Rubinsteina, Scheringa. Zresztą w tej chwili mieszkam nieopodal tego miejsca, w którym się znajdujemy, na Sadybie, w domu mojego wuja Wisłockiego, gdzie jest taka ściana sławy, gdzie są podpisy różnych wybitnych muzyków dwudziestowiecznych, właśnie wspomniani przeze mnie Rubinstein, Richter, ale i Hanna Lachert, i Henryk Schering, i Witold Lutosławski. Mnóstwo, oczywiście już nie mówię o jego przyjaciołach, kompozytorach, Bert, Serocki, mam ich podpisy na ścianie. No i to wszystko sprawiło, że muzyka była mi bardzo bliska, ale życie tak się potoczyło, że nie zostałem muzykiem sam, tylko studiowałem polonistykę, specjalizowałem się w teatrologii. Na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Warszawskim, ale zacząłem polonistykę bardzo ciekawie w Poznaniu, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, zresztą w grupie u Stanisława Barańczaka, z którym mieliśmy zajęcia. No i po studiach zamarzyło mi się, żeby pracować w radiu, dlatego że moja mama pracowała w radiu, była reżyserem dźwięku. No i poszedłem do ówczesnego dyrektora naczelnej redakcji muzycznej Polskiego Radia i Telewizji, Jana Webera. Taka postać. Z propozycją, z prośbą o to, żeby mnie zatrudnił. Jak zareagował? Zareagował. Na początku była to współpraca. Ja polonista, w związku z czym zostałem zatrudniony jako tak zwany redaktor stylistyczny. Krótko mówiąc, zanim teksty autorów dotarły do MYSIEJ, czyli do Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, krótko mówiąc do cenzury, no to ja je uładzałem stylistycznie. No bo taki był czas, że nie było wtedy prawie audycji na żywo, tylko speakerzy mówili na żywo, a audycje wszystkie były z tak zwanej puszki, czyli nagrane. No i ja te cudze błędy poprawiałem, potem również sam jechałem do
na Mysią do cenzury, żeby dostać tam stempelek. I tak trwało przez jakiś czas, ale w pewnym momencie już miałem kompletnie dość tego. A ponieważ byłem teatrologiem, to zaproponowałem Janowi Weberowi, że może by mi pozwolił zrobić parę audycji na temat muzyki w teatrze. O tym tytule właśnie Muzyka w teatrze. To spróbuj wobec tego, zobaczymy jak to będzie tego. No i miało być kilka audycji, zrobiłem kilkaset tych audycji. Przy czym nie była to tylko współczesna wówczas muzyka teatralna, a właściwie w małym stopniu współczesna, a cała muzyka, która w historii muzyki była, została stworzona do teatru, a potem żyła samodzielnym życiem, chociażby Sen nocy letniej, czy Peer Gynt Grieg'a, Ibsena, czy Sen nocy letniej Szekspira i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i potem za ciosem, jak już to poszło, to zaproponowałem, że będę podobne audycje chciałbym robić filmowe. I znowu zrobiłem ogromny cykl tych audycji filmowej, a potem zacząłem specjalizować się w operze, która była mi zawsze bardzo bliska. No i wspólnie z nieżyjącym już Wiktorem Breżi i Wojtkiem Włodarczykiem robiliśmy w takim tercecie audycje operowe. To były zarówno audycje publicystyczne, jak i transmisje. Między innymi rozpoczęliśmy transmisję z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, tych tak dostał zwanych pan poranków. Nagrodę za to. Dostałem nagrodę, tak, za te transmisje. Zresztą to były bardzo, bardzo interesujące rzeczy, bo ja jako człowiek, który jako tako włada językiem angielskim, miałem słuchawki na uszach i bezpośrednio tłumaczyłem to, co na żywo, to, co tam zapowiadał. Pamiętam, w tej chwili sobie przypomniane nazwisko, pan Peter Allen z Nowego Jorku. Tam to była godzina 13, u nas 19 i to było duże wydarzenie i rzeczywiście takie otwarcie na operowy świat, wielki świat, te transmisje z oper. Zresztą to nie były tylko opowieści tłumaczone przeze mnie, ale ja przygotowując się również dzwoniłem do wielu artystów i nagrywałem rozmowy, które odtwarzaliśmy w przerwie i w ten sposób miałem szansę z wieloma wybitnymi i kompozytorami i artystami rozmawiać, między innymi z Glassem, z Corigliano, takie rozmowy wielkie telefoniczne. Nazwiska, wspaniałe. Rozmowy telefoniczne. A bodajże w 96 roku pan odszedł z Polskiego Radia i zaczął pan rozkręcać Radio Art, tak? No właśnie, to znaczy odwrotnej kolejności. Aha. Ja zostałem poproszony przez Stowarzyszenie Twórcze, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Związek Kompozytorów Polskich, Związek Artystów Plastyków i tak dalej, te stowarzyszenia twórcze, o stworzenie koncepcji, bo to był czas rozdawania koncesji radiowych, o stworzenie koncepcji radia artystycznego. Więc ja przystałem na to bardzo chętnie. Robiłem to bez żadnego honorarium. Społecznie. Społecznie. To pan do dziś dużo rzeczy robi społecznie. Ale za obietnicę tego, że jeżeli dojdzie do skutku to radio, to zostanę jego szefem. No i kiedy niestety nie doszło do skutku, bo w międzyczasie za długo trwał cały proces koncesyjny, wycofał się ówczesny główny finansista, to był twórca Lukas Banku, pan Łukasiewicz, nieżyjący już. W związku z tym, że się wycofał, nie mieliśmy finansowania, nie było już czasu i zaczął pan pracować w Urzędzie Miasta. I to wszystko rozeszło się po kościach. Jeszcze nie tak szybko. To wszystko się rozeszło po kościach. No i niestety artykuł się pojawił w mediach, że to znakomity pomysł, że, no świetna, pomysł świetny. Że świetna koncepcja, że tak, ach i och, ale to się skończyło tym, że zostałem wezwany na dywanik do ówczesnego prezesa radia i zostałem zwolniony za karę, tak? Zwolniony za karę, że tworzę koncepcję, mimo że w mojej koncepcji była bardzo ścisła współpraca z mediami publicznymi, bo to nie było tak. Radio jakieś tam komercyjne, prywatne. Nie miało być prywatne, konkurencją przecież prywatne, żadną, tylko prawda? Właśnie chciałem współpracować, no ale nie dało się.
No i tyle, no i zostałem na lodzie do czasu, do momentu, kiedy zacząłem pracować w Urzędzie Miasta. Minęło dużo jeszcze lat, 5 lat. No i w międzyczasie robiłem filmy. W tym czasie zrobiłem taki jako współautor z reżyserem Jurkiem Zaleskim, między innymi dokument o Zbigniewie Herbercie. Bardzo głośny dokument, obywatel poeta, ponieważ stał się on na wiele lat pułkownikiem tak zwanym. Tak. Ponieważ Herbert śmiał źle się wyrazić o dwóch osobach, o Adamie Michniku, no i o naszym nobliście, o Czesławie Miłoszu, do którego miał zadrę osobistą. Herbert i no źle tak. się wyraził i kazali to wyciąć. No oczywiście Jurek Zaleski jako reżyser tego nie filmu powiedział, że nie ma mowy, w związku z czym film został wycofany na półkę, no ale potem znalazł się w internecie i zrobił się bardzo głośny. Tak. Świetnie. Pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych z tym filmem, pokazywaliśmy go w polonijnych ośrodkach, no i tak to wygląda. No i dopiero na początku lat 2000 właśnie trafiłem do Urzędu Miasta. Warszawa w naturalny sposób jest panu bliska. Tutaj spędza pan wiele czasu, prawda? Pracując, cały czas mieszkając. Jestem, tak. Więc tak naprawdę, co pana najbardziej pasjonuje w tym mieście, w stolicy naszej? Ale to jest bardzo trudne pytanie, co mnie pasjonuje. Pasjonuje mnie, ja nie potrafiłbym żyć poza Warszawą. Lubi poza pan wielkomiejskie dużym, życie. Poza dużym miastem. To nawet nie chodzi o wielkomiejskość, tylko o dostęp do kultury. No właśnie. O dostęp i do gwiazd. Do kultury. No nie i ma co ukrywać, Warszawa ma najwięcej tych gwiazd, które pan zaprasza czyli i nie odmawia. Teatry, opery, muzea, galerie, to wszystko jest w zasięgu ręki. Gdybym miał za każdym razem jeździć gdzieś tam, to byłoby bardzo, bardzo trudne. Poza tym ja żyję w ogromnym tempie. Jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżam, nawet do innych dużych ośrodków miejskich, ja często nawet pana do widzę bliskiego w Polsce, panu Krakowa tak, czy Katowic, tak. to czuję takie zwolnienie. Czy tam, do Bytomia. No już nie mówię o właśnie całkiem mniejszego. To czuję takie zwolnienie. Tam wolniej nieco czas płynie. Tak. Tu płynie strasznie szybko i dla mnie jest to dosyć trudne, to zwolnienie, no bo przyzwyczaiłem się przez całe życie do tego, że tempo jest straszne. Ale bywa pan też jurorem w konkursach międzynarodowych? Tak, bywam jurorem. Między innymi zostałem zaproszony, z czego byłem bardzo dumny, do takiego konkursu Bel Canto Italiano, który odbywał się we Włoszech, w Rzymie i w Pineto, po drugiej stronie łok nad Adriatykiem. No i nawiązałem kontakt z taką znakomitą śpiewaczką, Astreo Amaduzzi, i ona mi właśnie zaproponowała bycie jurorem w tym konkursie we Włoszech. W związku z czym no, we Włoszech być jurorem Bel Canta włoskiego to jest rzeczywiście zadanie niebywałe i jestem z tego bardzo dumny. Ale wykorzystałem kontakty z Astreo Amaduzzi, kiedy ona była w Polsce, to wręczyłem jej nuty z ariami Halki w prezencie pożegnalnym. Ona pojechała, wzięła to pod pachę. Mija jakiś czas, Astrea dzwoni do mnie i jak to Włoszka: Tadeusz, ja nie wiedziałam, że w Polsce tak piękne Bel Canto powstawało i tego. Ja to śpiewam, ja to włączę do swojego stałego repertuaru i będę śpiewała i będę swoim studentom dawała. W związku z czym, no tak. Ta, brawo. Ta promocja. No właśnie, tak jak ostatnio, rok temu Beczała, prawda? Jednak doprowadził do premiery Halki w Wiedniu, co było ogromnym wyczynem. W Wiedniu. Prawda? I też dyrektor się zastanawiał parę lat, Teatr Anderwin, a jednak wystawił. Okazało się to wielkim sukcesem. Ja cały czas liczę na to, że teraz w tym złotym okresie gwiazd polskich, które są rozsiane po świecie, czyli myślę o Oli Kurzak, o Piotr Beczała, Tomasz Konieczny, Mariusz Kwiecień, który już zjechał do Polski, ale, tak. No, ale wszyscy, ale jeszcze Iwona Sobotka i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać te nasze gwiazdy, które są gdzieś tam, śpiewają.
i mają swoje nazwiska, że oni doprowadzą do tego, że gdzieś, nie wiem, może Metropolitan się pojawi na przykład na Straszny Dwór. Straszny Dwór, wspaniałe. Który jest tak uniwersalnym dziełem, tak. I żadne argumenty, i że to jest... I straszno. Żadne argumenty, że to jest tak bardzo polskie, że to może być niezrozumiałe, do mnie nie przemawiają, ponieważ to jest przepiękna opera. Można to traktować opera. Jako baśń taką przecież przepiękne też, widowisko. Z cudownymi strojami. No, Rosjanie potrafią, prawda? Borys Godunow, to przepraszam, to tak. Międzynarodowe, to też jest bardzo rosyjskie, a jednak oczywiście. Trafiło wszędzie, na całym świecie, na scenę operę. Więc i liczę cały czas na to, usiłuję namówić różnych artystów, żeby wszyscy się zebrali razem, bo mamy właściwie gotową, międzynarodową, pierwszoplanową i najlepszą obsadę, żeby zaproponować na wystawienie gdzieś w jakiejś naprawdę prestiżowej scenie świata ten Na Straszny Dwór. Naprawdę, tylko, świetny pomysł. Tylko chciałbym, żeby to było jednak zrobione, ja jestem tradycjonalistą, w związku znaczy z czym w garniturach to ciężko wydziwienia, sobie wydziwienia do pewnego momentu, ale bez przesady. Dlatego ta halka była cudowna ze względu na Piotra Beczałę, który jak już to niedawno napisałem gdzieś, nie potrafi źle śpiewać. On jest cudowny, on jest wspaniały, on śpiewa genialnie. W związku z czym już to powoduje, że dzieło, w którym on występuje, jest skazane na sukces. Ale jeśli chodzi o inscenizację, no to ja jestem tradycjonalistą i wolałbym, żeby jednak było na przykład ten Straszny Dwór, żeby był jednak w sposób bardziej tradycyjny, jako piękne widowisko z pięknymi kostiumami pokazany. A jeszcze chciałbym nawiązać do innego miasta w Polsce, pięknego, Zakopanego. Współtworzył pan tam festiwal wspaniały. Tak, Muzyka na Szczytach. To bardzo, bardzo piękny festiwal, który się rozwija. Niestety nasze drogi się rozeszły w pewnym momencie, to już nie będę opowiadał, na czym rzecz polega, dlaczego się rozeszły. Troszkę miałem rozbieżność w pewnych sprawach z innymi organizatorami z Zakopanego. A wszystko zaczęło się od tego, że podczas koncertu Anderszewskiego w Atmie spotkałem małżeństwo lekarzy zakopiańskich, państwa Sztęclów, z którymi zacząłem rozmawiać na temat ożywienia kulturalnego Zakopanego, żeby nie kojarzył się tylko z Szymanowskim, ale żeby zrobić coś więcej. No i tak od słowa do słowa doszliśmy do tego, że dobrze by było, żeby zrobić tam festiwal muzyki kameralnej. Wymyśliłem nazwę, kojarząc to ze Szczytami i z tą dwuznacznością Szczyty Gór i Szczyty Muzyczne, Muzyka na Szczytach. No i tak powstało, festiwal, który trwa już 11 lat. Kilka pierwszych jeszcze współorganizowałem, potem się wycofałem. No ale trzymam kciuki, uważam to za takie swoje dziecko, ten festiwal i bardzo się cieszę, że on się rozwija i że przyjeżdżają tam rzeczywiście wielkie gwiazdy. Paweł Mykietyn jest dyrektorem artystycznym, w związku z czym to już też jest wielkie świetny nazwisko. Świetny kompozytor, wspaniały. Wielkie nazwisko i cóż, no trzymam kciuki, żeby Muzyka na Szczytach się rozwijała, chociaż serce mi bije, że już mnie tam nie ma, ale jest pan potrzebny w Warszawie. Staram jest pan się. Prezesem, jak już powiedziałem na początku, regionalnej rozgłośni Radio dla Ciebie, które ma ogromną rzeszę ludzi kochających to radio, bo rozmawiam z różnymi ludźmi tutaj w Warszawie i w regionie. I nie tylko w regionie, bo na szczęście można państwa słuchać oczywiście także przez internet w każdym miejscu, gdzie ten internet jest. Więc co mnie zaskoczyło, to że są państwo bardzo blisko ludzi. Tak naprawdę takich normalnych ludzi, którzy też chcą czegoś więcej. Nie tylko posłuchać o tym, co dzieje się na drogach i w sporcie, i w polityce, i w sprawach społecznych, ekonomicznych,
ale chcą usłyszeć, co dzieje się w kulturze i co jest takie ujmujące, że jest dużo dobrych wiadomości w tym radiu i to ludzie kochają, prawda? I dlatego czują bliskość i tę kulturę pan niesamowicie promuje. Kulturę i też tą przede wszystkim tą wyższą i na nią jest miejsce i nie tylko w dwójce radiowej, jak się okazuje, ale także u Pana. A u Pana jest ta wartość dodana, że właśnie jak dwójki słuchają zwykle ludzie, którzy są ukierunkowani tylko na literaturę i muzykę przede wszystkim, prawda, ewentualnie teatr, to u Pana słuchają różni ludzie, którzy nie mają takiej wiedzy ogólnej na temat kultury wysokiej, a Pan ją im daje w takiej strawnej, lżejszej formie, a równocześnie z artystami najwyższej klasy. Jak Pan to robi? Wie Pan, podstawową sprawą jest szacunek dla słuchaczy. To znaczy, ja nigdy nie zakładałem, nie zamierzam zakładać, że słuchają naszego radia ludzie ograniczeni, prymitywni, którym trzeba dać jakąś papkę, żeby się dobrze bawili i na tym koniec. Ja jestem przekonany o tym, że słuchają nas ludzie, którzy mają prawdziwe potrzeby kulturalne. I to bardzo różne. Bardzo trudno jest zrobić radio dla wszystkich, no bo radio dla wszystkich to jest radio dla nikogo, a ja nie mogę robić konkurencji dwójce. Jest to rozgłośnia regionalna. Muszę pamiętać o treściach regionalnych, ale jednocześnie chciałbym dać tym ludziom, którzy zdecydowali się na słuchanie tego radia, swojego radia regionalnego, gdzie mają wiadomości z regionu, informacje dotyczące Mazowsza. To jest, nawiasem mówiąc, największa rozgłośnia regionalna z największym zasięgiem, bo można nas słuchać od Olsztyna do Kielc, mówiąc północ-południe. Na Lubelszczyźnie też Państwo też słuchają. Na Lubelszczyźnie tak. Nas słychać, w związku z czym mówię o normalnym, powietrznym słuchaniu, a przez internet no to wiadomo, na całym świecie można. I korzystając z tego, że przez lata mojej pracy na rzecz kultury udało mi się poznać bardzo wielu wybitnych artystów, najwybitniejszych, z niektórymi zaprzyjaźnić wręcz, zarówno muzyków, instrumentalistów, jak i śpiewaków, kompozytorów, ale także aktorów, reżyserów itd., itd. Postanowiłem ten kapitał wykorzystać na rzecz radia i dać tę ofertę. Nie oczywiście w całym paśmie naszego nadawania, tylko w jakichś wycinkach, które mogą być dedykowane specjalnie kulturze wysokiej. W 2020, w tym pandemicznym roku, udało mi się po 4 latach bycia prezesem radia zdobyć prawdziwy koncertowy fortepian. Stało się to dzięki życzliwości ówczesnego dyrektora Yamahy, pana Lamerta, z którym rozmawiałem na temat tego, że chciałbym jakiś fortepian mieć w studiu i powiedział, a przyjechał akurat taki na konkurs chopinowski, ale nie ma konkursu chopinowskiego. Ja mówię, no to może stanąć w naszym studiu. No i tak stanął. I stąd pomysł i wtedy, na ten wspaniały cykl recitali, tak? Cały cykl recitali Kwarantanna w Hi-Fi. Na początku było co 2 tygodnie, potem się okazało, że zapotrzebowanie jest tak duże, że już zacząłem robić co tydzień. I to no z największymi sławami. I pojawiają się największe sławy klasyki i jazzu. Tak. A do tego doszły jeszcze również o innej porze koncerty jazzowe, ale takie lżejszego kalibru, w nieco większym składzie. A jeśli chodzi o kwarantannę samą, tą zasadniczą, czwartkową o godzinie 18, no to zaczął to Adam Makowicz. A potem pojawiały się no, różne wybitne nazwiska i Karol Radziwonowicz, no i wspaniała nestorka naszej pianistyki Lidia Grychtołówna, ale także młodzi, świetni pianiści,
Zaczęło się od tego, że pojawili się pianiści, którzy zostali zakwalifikowani bez wstępnych eliminacji do konkursu chopinowskiego i był cały w październiku, cały cykl koncertów ich. No i zasada jest taka, że nie jest to wyłącznie koncert, wyłącznie recital, ale staram się przybliżyć również artystów słuchaczom i widzom, bo jest to w YouTube transmitowane. Staram się pokazać ich również jako ludzi, w związku z czym proszę i w większości mi się to udaje, żeby oni sami zapowiadali, sami opowiadali o muzyce. I to jest takie bez zadęcia. Bardzo bez naturalne. Zadęcia po prostu, tak jakby tak. To było takie domowe spotkanie. I to się udaje. No nie wszyscy, niektórzy się boją mówić, niektórzy nie chcą się rozpraszać. Mówię, to ja się chcę się skupić na graniu. Ale inni opowiadają i jest to bardzo, bardzo ciekawe. No i cieszę się z tego ogromnie. No a teraz na święta. No właśnie, jak specjalne. Na święta to było coś niesamowitego. Specjalne rodzynki. Tak, i to takie rodzynki, jak udało się panu pozyskać. W ciągu paru dni miał pan największe sławy opery na świecie, można tak powiedzieć, bo przecież Aleksandra Kurzak robi karierę nieprawdopodobną. Tomasz Konieczny jest jednym z najwybitniejszych śpiewaków operowych świata i Małgorzata Walewska, która też już przecież występowała i w Metropolitan Opera w swojej karierze i w wielu słynnych teatrach na świecie. I miał pan tę trójcę najwspanialszą. No miałem tę trójcę, a zaczęła młoda śpiewaczka też, robiąca ogromną karierę, Marcelina Beszy, z kolędami wystąpiła. Rewelacyjna. Ona na pewno zrobi wielką karierę. Prawda? I była świetna, wspaniała. No Ola Kurzak sama na początku koncertu powiedziała, że to moje jakieś dziwne zdolności do przekonywania sprawiły, że się zdecydowała. No i ja byłem nieco speszony tym faktem, że do maleńkiego studia radiowego rozgłośni regionalnej śmiem zapraszać największe sławy opery świata. No, ale jak się okazuje, jak się ma przyjaciół, to wszystko jest możliwe. Małgosia Walewska jako gość specjalny Tomasza Koniecznego wystąpiła w tym recitalu, który był zresztą niecodzienny, na jazzowo, bo zaczęło się od tego, że Tomasz Konieczny mnie zapytał, czy mogę mu zasugerować jakiegoś pianistę, bo chciałby zrobić to inaczej. Chciałby zrobić nie po Bożemu kolędy, tylko tak troszkę inaczej na jazzowo. No i wtedy przyszła mi do głowy, natychmiast przyszedł mi do głowy no zupełnie znakomity, wybitny muzyk, pianista Andrzej Jagodziński. No i spotkałem obu panów. Oni zrobili sobie próbę, po czym Tomasz Konieczny dzwoni do mnie i mówi, jak ja jestem panu wdzięczny za możliwość poznania. To jest tak wspaniały muzyk, to jest człowiek z taką wyobraźnią, z taką... No i bo on ma innego swojego stałego, można powiedzieć, partnera muzycznego, prawda, Lecha Napierałę. No ale to już mają ustalony repertuar, prawda, a tutaj było coś innego. Tutaj było coś innego, bo chodziło o jazz. Zresztą Lech Napierała znakomity, rewelacyjny pianista i robiący w tej chwili ogromną karierę i bardzo dużo muzyków chce z nim współpracować. Także rzeczywiście to jest odkrycie ostatnie wokalistów. Bardzo się cieszę, że różne koncerty, które pan organizuje, są dostępne nie tylko w dniu emisji w tym momencie, ale także poprzez YouTube. Tak. Można wiele razy nawet słuchać, bo ja sobie często puszczam, zwłaszcza ten cykl recitali jest tak przyjemny i po prostu człowiek zupełnie inaczej wchodzi w ten świat, prawda? No, zupełnie niesamowity był ten reżyser Oli Kurzak, która postanowiła wrócić do Mozarta, którego już bardzo dawno nie śpiewała. I to dla niej też było takie świeże latach. I ona tak w ostatniej chwili, właściwie tylko najwięksi mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć kaprys, że a to może zaśpiewam coś, czego nie śpiewałam dawno. No i zrobiła recital znakomity, rewelacyjny. Przecież te arie z oper Mozarta, które są arcytrudne. Tak, mistrzostwo. Ona po mistrzowsku. Tak, tak. Zresztą tu trzeba przyznać, że partnerował jest świetny Robert Morawski. To jest znakomity pianista.
No i znowu ten duet, to był absolutny duet gwiazd. Tak, ale ponieważ radio dla Ciebie rozwija się wielotorowo, chciałbym porozmawiać też o tym dziale literackim, który się niesamowicie rozwinął, bo to nie tylko promocja pięknej polskiej literatury, ale także teatr, słuchowiska na najwyższym poziomie z najlepszymi aktorami, jakich sobie w ogóle można wymarzyć. No i to jest telefon od pana i wszyscy się zgadzają, jak to jest? Bo jak patrzę na listę aktorów, no to są naprawdę największe nazwiska. No rzeczywiście, to wie pan, po tych czasach, kiedy stawiałem głównie na muzykę, teraz postanowiłem, że nasze radio zacznie się rozwijać literacko. W związku z czym, a tak się złożyło, że jedna z dziennikarek, dyrektor literacki Radia dla Ciebie, zrobiła kurs reżyserii teatralnej, Aleksandra Głogowska. No i ona zaczęła robić słuchowiska dla naszego radia, bo robiła do tej pory dla teatru i robi dla Teatru Polskiego Radia i w tej chwili na święta została zrobiona opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. No i tak udało nam się ściągnąć gwiazdy rzeczywiście pierwszej wielkości, mianowicie Piotr Franceski, Kazimierz Kaczor, Jarosław Gajewski. No i dwoje bardzo młodych, ale już bardzo rozrywanych aktorów, Zuzannę Sapożnikow i Krzysztofa Szczepaniaka. I w ten sposób powstało słuchowisko naprawdę świetne, które już zostało odtworzone nie tylko w naszym radiu, ale w 9 innych rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia. I mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli tworzyć co jakiś czas nowe słuchowiska, które będą w ten sposób za pośrednictwem kolegów z rozgłośni regionalnych w innych województwach będą tam również pokazywane. Czy dwójka nie boi się konkurencji teraz? Radiowa? Nie sądzę. Zresztą tak zwana konkurencja jest zawsze dobra. Nie sądzę, żeby się bała konkurencji, bo tak jak pan na początku powiedział, Dwójka ma swoją grupę wyrobionych słuchaczy, którzy włączając Dwójkę wiedzą, czego tak, po niej można oczekiwać. Tak. I znam wielu takich maniaków, w dobrym sensie oczywiście tego słowa, że po prostu mają, zwłaszcza emeryci, którzy mają dużo czasu, że mają dzień z Dwójką albo kilka godzin z Dwójką i to jest, prawda, ich radio. Ale radio dla Ciebie ma też ludzi, którzy uwielbiają, tak jak właśnie generalnie radia regionalne, na przykład no, Katowice czy Kraków, jest dużo ludzi, którzy mają to włączone regularnie, to radio tylko regionalne, bo chcą mieć jednak informacje o tym, co się dzieje u nich blisko, prawda? A równocześnie jednak są to audycje też na bardzo wysokim poziomie. No właśnie, nie muszą się przełączać na coś innego, żeby posłuchać również czegoś na wyższym poziomie. Zresztą jeśli chodzi o rozgłośnie regionalne, to przecież każdy region ma swoje teatry, swoje filharmonie. No tu Katowice, o które pan wspomniał, no przecież to jest miejsce, gdzie są znakomite instytucje muzyczne. Miasto muzyki, właśnie. Filharmonia Śląska też się świetnie rozwija. Teatry. Tak. Też i są aktorzy. I opera Śląska. W związku z czym również te rozgłośnie regionalne mogą czerpać z tych zasobów lokalnych, robiąc tę kulturę, pokazując kulturę wysoką. I wydaje mi się, że to jest wyższość radia publicznego, mediów publicznych, że nie musimy się ścigać o tak zwaną słuchalność. Oczywiście to też się liczy, bo jednak te dodatkowe środki finansowe są pozyskiwane, ale możemy sobie pozwolić na to, żeby przekazywać treści tak zwane niszowe.
Ale ja nigdy nie zakładam, że to są niszowe. Nie, tak jak ale... na początku powiedziałem, że nie zakładam, że słuchają nas ludzie, którzy mają ochotę tylko na jakąś tam tanią rozrywkę. Oczywiście. Ale mają większe potrzeby. A jeżeli chodzi o powieści, to też będą takie cykle u Państwa? Tak, oczywiście. Będziemy robili słuchowiska czytane. Będziemy robić, to znaczy nie słuchowiska, tylko książki czytane. Będziemy robili słuchowiska, ale także mamy w swojej ofercie, mówiąc to tak śmiesznie, książki, które są konkretną, o konkretnej rzeczy mówię, którą niedługo wyemitujemy. Mianowicie książki, rozmowy z wybitnymi artystami plastykami i z wybitnymi grafikami, które są zainscenizowane i będziemy je odtwarzać. To zostało wydane przez Rosikoń Press. Pani Elżbieta Dzikowska, znana z duetu z Tonym Halikiem, zrobiła, ona jest historykiem sztuki, zrobiła te rozmowy z najwybitniejszymi artystami plastykami. I te rozmowy nagraliśmy i będziemy je odtwarzać. Są fascynujące. Krótkie, 10-15-minutowe rozmowy, ale absolutnie fascynujące. A proszę teraz powiedzieć, panie prezesie, czego nauczyła pana pandemia i co pan zrobił? Właśnie, może nie zrobiłby pan tego, gdyby nie było pandemii. Bo w sumie wydaje mi się, że jak na radio, to można mnóstwo, prawda? W takim okresie zrobić? No, zrobiliśmy bardzo dużo. Chociażby właśnie ten nasz taki sztandarowy cykl Kwarantanna w HiFi, tak, która nawet nazywa, nie było, się, tak, nawet nie nazywa pandemia, się pandemicznie. Ale mamy szereg innych wydarzeń, które również pokazujemy jednocześnie w radiu i w internecie. A wcześniej tego nie było. No rozwijamy się bardzo również internetowo. Mamy bardzo dobry portal internetowy, bardzo bieżący. Tak. Łącznie z bieżącym serwisem dotyczącym koronawirusa. Mnóstwo informacji jest rzeczywiście bardzo aktualnych i mają Państwo też mnóstwo fanów na Facebooku. A to Facebook jest też bardzo ważnym nośnikiem informacji i promocji. I właśnie to jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Bardzo się rozwinęliśmy w tak zwanych nowych mediach, to znaczy nie tylko Facebook, ale i Instagram. Oczywiście Twitter. Twitter to jest taka podstawowe źródło informacji, ale właściwie pomiędzy dziennikarzami, politykami i tak dalej. Natomiast popularniejsze, jeśli chodzi o szeroką publiczność, to są właśnie Instagram i Facebook. No i to też bardzo, bardzo rozwinęliśmy i mamy tam dużo fanów. I staramy się dotrzeć z informacjami bieżącymi, bo w tej chwili, wie pan, nikt nie słucha radia, mówiąc kolokwialnie, od dechy do dechy. Trzeba dotrzeć z informacją, żeby ludzie mogli sobie wpisać w kalendarzyk, w komputer, w telefon konkretną datę. Słuchajcie, w czwartek o godzinie 18 będzie coś bardzo interesującego. Tak, i trzeba to powtarzać, i to prawda, żeby to dotarło. Trzeba powtarzać, przypominać, żeby to dotarło, bo bardzo mało my jest takich słuchaczy. My też z przyjemnością będziemy powtarzać w portalu Orfeo, bo tych wydarzeń kulturalnych, muzycznych jest u Państwa naprawdę mnóstwo. Naprawdę dużo, ale niektórzy ludzie mają cały czas włączone, tak jak zresztą mój przyjaciel serdeczny, wybitny śpiewak, ten Ryszard Karczykowski, który mi zawsze mówi, mój słuchaj, u nas cały dzień jest radio dla ciebie włączone i cały czas go słuchamy, tylko czasem dajemy głośniej, czasem dajemy trochę ciszej. Ale oprócz fanpage'a Radio dla Ciebie, które już ma ponad 20 tysięcy fanów i to liczba rośnie, ciągle rośnie, to jeszcze pan jest administratorem takiego fanpage'a, gdzie promujmy polską kulturę. Promujmy polską. Tak. No ja mam kilka takich stron i kamerton. Jak pan to wszystko robi? Kiedy? Właśnie ja staram się, to taka moja... A gdzie życie prywatne? Moja wewnętrzna potrzeba to jest promowanie polskiej kultury, promowanie to się czuje, w ogóle, że to jest pana pasja, po prostu pan się oddał całkowicie. Ja lubię, po prostu kultury. Jak się dowiaduję o czymś, a ponieważ często śledzę
całe życie kulturalne, nie tylko polskie, no to jak się dowiaduję, to po prostu nie zostawiam tego dla siebie, tylko szybko wyjmuję telefon albo siadam do komputera, daję informację, że właśnie ktoś dostał nagrodę, że właśnie kogoś docenili, że właśnie zostało coś tam prawykonane, że właśnie była jakaś premiera. Ale to się czuje, że pan jest bardziej na bieżąco niż inni, bo nawet powiedzmy jakieś inne portale o szerszym zasięgu biorą od pana informacje pierwsze, no prawda? Właśnie. Oczywiście też te przykre o śmierci kogoś wybitnego i pan ma z pierwszej ręki zawsze te informacje. Zresztą jest pan przecież doradcą prezydenta RP, prawda? To kolejna ważna funkcja, którą właśnie pan pełni. Właśnie do spraw kultury też. No właśnie, tak. Także dlatego zastanawiam się, czy ma pan jeszcze jakieś inne pasje, czy już nie ma na niej miejsca, bo wszystko pan poświęca miłości do muzyki i kulturze i tworzeniu radia. To jest takie moje... to są moje zainteresowania i to jest moje szczęście, że zainteresowania idą w parze z życiem zawodowym, bo wtedy jest ta pełnia, nie trzeba jest się radość. Właśnie dzielić na tak. inne jakieś tam pasje. No kiedyś miałem różne pasje, jazda konna na przykład, ale w tej chwili w związku z moim wiekiem już przestałem jeździć konno, natomiast zainteresowania kulturą to nie minie nigdy. I te dwie pasje, pan... muzyka i teatr, bo przecież ja kiedyś nawet zdawałem do szkoły teatralnej, bo chciałem skończyć szkołę teatralną, no ale pan rektor Łomnicki, patrząc mi prosto w oczy, mówi, wie pan, z pańskim wzrostem, to tylko charakterystyczne role. Nie byłem taki bezczelny, żeby powiedzieć, a pan, panie rektorze, bo wtedy był rektorem. I zrezygnowałem. No to mamy coś wspólnego, bo ja też starałem się nawet dwa razy do krakowskiej szkoły teatralnej. No proszę. No ale Anna Polony mi powiedziała, słuchaj, ty byś był marnym aktorem, a tak poszedłeś w taką wspaniałą stronę, że wszystko możesz, a to niekoniecznie byłoby dla ciebie dobre. No i rzeczywiście wydaje mi się, że jednak postąpiłem dobrze. Byłem na teatrologię, studiowałem, ale w Krakowie, więc kolejna wspólna sprawa. No i miłość do muzyki u mnie od dzieciństwa. Mój dziadek, mimo że był prawnikiem, grywał na fortepianie. Mój wujek Krzysztof Penderecki grywał na skrzypcach, prawda? I to fantastycznie w ogóle. Wydawało się, że będzie wirtuozem skrzypiec. No a potem jednak został kompozytorem i całe szczęście, prawda? Że nie został tylko muzykiem, no bo muzyków jest wielu, a kompozytor tego typu, takiej klasy był jeden. No, ale ma pan kontakty muzyczne ogromne, jest pan siostrzeńcem Krzysztofa Pendereckiego. Tak. No wie pan, dlatego od 5 roku życia gdzieś byłem blisko muzyki, jeździłem na koncerty muzyki współczesnej i mówimy o tym samym. Pan pochodzi z rodziny muzycznej, ja też pochodzę z rodziny muzycznej i może dlatego ta miłość do muzyki jest w nas taka zupełnie naturalna, bo ona, ja mówię, że wręcz tak jakby z mlekiem matki wyssałem tę miłość do muzyki. I nie da się inaczej. Mimo tego, że teatrologia była po drodze, prawda, to jednak muzyka jest dla mnie pierwsza. Ja też sobie nie wyobrażam tego, zresztą jestem kojarzony głównie ze sprawami muzycznymi, z operowymi właśnie, bo tą operą się zająłem, bardzo, bardzo mnie to zainteresowało. Zresztą opera to jest takie połączenie tych moich dwóch pasji, no bo muzyka i teatr, no to co? To opera, prawda? Tak, to jest dokładnie to samo. Ja tak, też jednak te dwie pasje. Operę kocham miłością czystą i po prostu tak już zostanie, tak? Ale ponieważ muzyka jest potężna i właściwie życie bez muzyki byłoby niczym, jak mówi patron fundacji naszej Orfeo, prawda? Bogusław Kaczyński zawsze mówił, że gdyby nie było muzyki, to w ogóle życie nie miałoby sensu, muzyki i sztuki, prawda? Więc myślę, że w ten sposób zakończymy, żeby zachęcić Państwa do słuchania wspaniałego radia dla Ciebie, które ma tyle do zaoferowania, jeśli chodzi o wysoką kulturę. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, bo rzeczywiście jest dużo wartościowych audycji, chociażby ta czwartkowa kwarantanna w Hi-Fi, ale nie tylko, bo mamy również ofertę dla miłośników jazzu. I najsłynniejsze nazwiska jazzmenów polskich będą także występowały teraz, w 2021 roku.
No i myślę, że znajdą Państwo na pewno coś dla siebie u nas. I ja bardzo dziękuję za szansę, że mogłem pochwalić to radio, że Pan nas pochwalił, no i że dzięki temu możemy zyskać jeszcze trochę słuchaczy, a warto. Na pewno warto. Dziękuję bardzo. Dziękuję.